To chyba też jest niezła recenzja, że chciała pójść na film drugi raz do kina. Mateusz, tak sobie pomyślałem, kiedy wiedziałem, że będę dzisiaj z tobą rozmawiał, że zacznę takim stwierdzeniem, które ty żebyś skomentował. Dzieje się. No rzeczywiście dzieje się. Jestem już trochę zmęczony, ale też rzeczywiście jadę na adrenalinie, bo oprócz musicalu w Teatrze Komedia The Big Bang Musical z Arturem Chamskim pracujemy na czymś naprawdę odjechanym. To jeszcze film Nie cudzołóż i nie kradnij. No też jest nieźle pojechana czarna komedia, komedia gangsterska, jak niektórzy mówią. Jest intensywnie, ale wiesz, no, czego chcieć więcej, jeśli chodzi o życie aktorskie. No naprawdę fajnie, że mam takie różnorodne role, że pojawiła się po drodze pajęczyna, która też była dla mnie dużym wyzwaniem, że można obejrzeć mnie w zupełnie też innej odsłonie w filmie Furioza. Jest ciekawie, jest co oglądać i jest nad czym pracować, tak. Ja wczoraj tak naprawdę oglądałem w nocy pierwszy odcinek Pajęczyny i jak pojawiłeś się tak w 3/4 pierwszego odcinka, ja ostatnio już po 5 latach pracy wychodzę z założenia, że proste pytania naprawdę są najlepsze. Jak to było grać żołnierza? No inaczej, bo dzisiaj jesteśmy, inaczej się poruszamy, wiesz, obowiązuje pewnego rodzaju inny dress code, no zobacz, dżinsy i bluza z kapturem, to jest jakby strój obowiązujący na ulicach. I to też powoduje, że inaczej się poruszamy, garbimy się, jesteśmy wyluzowani, a w mundurze tak nie jest. No, są pewne zasady, no, zachowania, mówienia, hierarchia, wszystko musi być na tip-top w mundurze. Nie można tak sobie siedzieć w rozpiętym mundurze, no nie. To, wiesz, wtedy jest inna sylwetka, inne poruszanie się, ale to też nie jest taki tam sobie żołnierz, to jest wysokiej rangi oficer Ludowego Wojska Polskiego, który na zlecenie najważniejszych dostojników państwa pracuje nad sprawą morderstwa, więc to jest nie byle jaki żołnierz, więc tutaj też, wiesz, ja miałem do dyspozycji żołnierzy, którzy za mną szli, ja byłem siłą, naprawdę tutaj czułem siłę w tym bohaterze. I ja też się nie cackałem z nikim w Pajęczynie. Jak chciałem się czegoś dowiedzieć, to nie zadawałem dwa razy tego samego pytania. W poniedziałek była wielka premiera Furiozy. Pewnie oglądałem takie urywki moich kolegów, innych dziennikarzy, wszyscy pytali cię o sylwetkę, wiadomo jak to było, my to już robiliśmy rok temu ten temat, ale zastanawiam się, takie lifestyle'owe bardzo pytanie, jak świętowaliście, kiedy wyszliście już z Cinema City? Ja następnego dnia musiałem być na planie bardzo wcześnie rano, więc ja nie świętowałem jakoś hucznie, ale to było dla mnie wielkie święto, bo długo czekałem na to, żeby Furioza wreszcie spotkała się z widzami, bo to jest niesamowita historia. Furioza to jest piękna, miłosna historia i my, twórcy, bardzo się do niej mocno przygotowywaliśmy. Bardzo nam zależało, żeby zrobić fajne, rasowe kino, sensacyjne, trzymające w napięciu od początku do końca, żeby nie było nudy. I żeby były z krwi i kości postaci, żeby było mocne do bólu kino. I to nam się udało zrobić. I to jest kino dla każdego. Drodzy Państwo, niech Was nie zmyli, że to jest o jakichś chuliganach. To tak nie jest. To jest po prostu bardzo kolorowe i spektakularne tło. Ale my tam opowiadamy o różnych takich prawdach życiowych, co jest ważne. Przyjaźń, miłość, zasady. O dobru, o źle. Naprawdę mnóstwo wątków tam jest poruszanych. Ale przede wszystkim jest to fajnie, dobrze zrobiona rozrywka. I jestem dumny z siebie, jestem dumny z kolegów, bo film robi duże wrażenie. Jaki był feedback Magdy po tym filmie? No to musisz zapytać Magdy. Na pewno tobie powiedziała. No dobra, no to zdradzę wam, że Magdzie się Furioza bardzo podobała. Powiedziała, że jest to świetny film i też myślę, że jest ze mnie bardzo dumna. I teraz w poniedziałek pierwszy raz ona widziała ten film? Nie, już drugi raz. Mhm. Już drugi raz, więc to chyba też jest niezła recenzja, że chciała pójść na film drugi raz do kina. W ogóle Furiozę warto jest zobaczyć dwa razy, bo zwraca się uwagę na inne rzeczy, na innych bohaterów, bo ten film robi na maksa wrażenie. Tutaj jest spektakularna metamorfoza Mateusza Damięckiego, naprawdę totalny wariat. Weronika Książkiewicz, która też zagrała rolę totalnie odmienną od siebie i od tego wszystkiego, co zrobiła do tej pory w kinie. No i cały drugi plan, koledzy, nie wiem, Szymon Bobrowski, Wojciech Zieliński i cała grupa naszych chuliganów,
to robi ogromne wrażenie, więc warto jest ten film zobaczyć kilka razy, bo na początku jest taki trochę szok, podąża się za historią, jest duże tempo, a potem za drugim razem można usiąść i się bardziej poprzyglądać tym pozostałym bohaterom, bo to wszystko było bardzo mocno dopracowane. My ten film robiliśmy przez 49 dni zdjęciowych. Drodzy Państwo, to nie jest normalne w Polsce. Normalnie to jest 30 dni, takie kino się robi. Max, a tutaj nie dość, że bardzo długi okres przygotowawczy, co też jest rzadkością. Mieliśmy 5 miesięcy do zbudowania ról, sylwetek, nauczenia się walki, zbudowania tych scen walki. Dodatkowo okres zdjęciowy, potem cała postprodukcja. Chcieliśmy do tego filmu podejść poważnie, chcieliśmy zrobić naprawdę dobre kino i wydaje mi się, że to nam się udało, bo dostaję ogromny feedback przez media społecznościowe. Każdy, kto zobaczy ten film, jest w szoku, że zobaczył innych aktorów w innych rolach. To jest najbardziej zaskakujące, wydaje mi się. Nasze kreacje, no i historia, w którą się wpada totalnie, no, bardzo głęboko.